Nazywam się Rafał Niedbała. Prowadzę ZUL, Zakład Usług Leśnych, od 2 lat. Przedtem cieliśmy z bratem pilarkami. Szukaliśmy długo maszyny, ale byliśmy pewni, że jesteśmy zdecydowani na ponsę. I szukaliśmy w internecie. Pojechaliśmy do X giełdy, obejrzeliśmy maszynę. Maszyna przyjechała na plac i po 10 dniach pojechaliśmy ją obejrzeć, w jakim ona jest stanie. Potem po 2 miesiącach serwisu maszyny na X giełdzie pojechaliśmy ponownie obejrzeć i zdecydowaliśmy się ją wziąć. Trudności współpracy nie było żadnej. Wręcz mogę powiedzieć, że X giełda dużo pomogła w załatwieniu leasingu, bo jako młody przedsiębiorca było mi ciężko załatwić leasing. Ale pan Marek powiedział, że zrobi wszystko, żebyśmy tę maszynę kupili. I tak się stało. Doszło nam leśnictwo teraz, jak mamy maszynę. Zwiększyła nam się masa pozyskania i jeszcze maszyna daje nam ten plus, że pracujemy na terenie poligonu. Jeśli jest strzelanie w dzień, możemy pracować nocą. Nic nam to nie przeszkadza. Maszyna przyjechała do nas na plac i po 4 dniach poszła do pracy. Pracowała dobrze i w międzyczasie zdarzały się drobne awarie, ale zadzwoniliśmy do X-giełdy i tam nie było problemu. Zawsze usunęliśmy awarię. Obyło się bez przyjazdu serwisu. Potrzebowaliśmy szkolenia. Z X-giełdy przyjechał operator, który podszkolił operatora. No i po tym czasie operator już sam się powoli uczył. Nazywam się Niedbała Krzysztof. Współpracujemy od 2 lat. Wcześniej pracowałem na pilarce spalinowej. Od 4 miesięcy się przesiadłem na Ponce Beaver. Maszyna spisuje się bardzo dobrze. Ponce Beaver ma dźwig C22 z głowicą H6, wysięg 10 metry. Na naszym terenie spisuje się bardzo dobrze. Mamy równo, piaszczyście. Przez jeden dzień można pozyskać od 100 do nawet 200 kubików na zrębie. Spalanie tak w okolicach 0,6-0,7 litra na kubik. Na maszynie się pracuje bardzo dobrze, bez porównania pilarka a harwester, w ogóle inna bajka, klimatyzacja, latem, zimą, ogrzewanie. Oczywiście jest i bezpieczeństwo większe, jak w Mercedesie. Maszyną można pracować jak i w dzień, jak i w nocy. Oświetlenie jest bardzo dobre, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby pracować nocą. Maszyna się spisuje jak na wczesnych drugich klasach pozyskania, tak samo jej na zrębach, na późnych trzebieżach. Jeśli ktoś się zastanawia nad kupnem maszyny, no to jak najbardziej polecam, bo to jest ogromny przeskok z pilarki na maszynę. Jeśli ktoś się boi, nie bać się. Ja też się bałem tego, że to będzie straszne, ale teraz jestem bardzo zadowolony.